Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym vlogu. Obecnie znajduję się na mojej siłowni na Fifth Avenue i chciałam Wam zrobić tour po tej siłowni, także to będzie taki szybki tour. Zacznę od łazienki. Tutaj mamy wszystkie, są ręczniki, które można użyć do prysznica. To jestem ja. Czyli trzeba schudnąć. A tutaj są prysznice. Tak mniej więcej się prezentują. Tu jest jakiś kolejny prysznic, bo tutaj nawet jest... Czekajcie, zobaczcie. Mogę. Tu jest jakiś największy prysznic, o, z ławką. Te mają szampon, body wash. Tu jeszcze jest. No taki bardzo przestrzenny. Idziemy dalej. To jest pierwszy tour, tak zwany pierwszy tour nieruchomości. Są suszarki do włosów. Tutaj lustra, krany. Waga, wiecie co, nawet chyba nie chce się ważyć, bo jest tragedia. Tu są toalety i tutaj można użyć sobie jakieś podpaski. Także bardzo, bardzo fajnie, jest za darmo i idziemy dalej. Tutaj jest właśnie cały sprzęt, wszystkie potrzebne rzeczy do ćwiczeń. Ja Wam pokażę. A tu jest za mną sala do ćwiczeń. I o godzinie 5:15 będą pierwsze zajęcia, także muszę się spieszyć. Okej, okay, więc pierwszy dzień bym powiedziała, że jest zaliczony i pierwszy dzień na siłowni, także co się dzisiaj działo? Dzisiaj chciałam Wam tak w skrócie powiedzieć, że właśnie bardzo się stresowałam tym pierwszym dniem i zastanawiałam się, jak to wszystko będzie wyglądać, więc ogólnie będę tutaj miała agenta, który pomaga teamowi real estate, albo i nie tylko, zrobić szkolenie dla nowej osoby. Także właśnie się zastanawiałam, czy to jest osoba, która pracuje z nami, w teamie. Nie, okazało się, że to jest agent, który jest wynajęty przez mojego szefa, który pomoże mnie przeszkolić. Już mam godzinę 18, także już będę musiała iść do domu. Byłam na siłowni i nic, na razie jest ok, na razie będzie tak trochę chaotycznie, jeżeli chodzi o moje vlogi. Będę się starała coś dla Was nakręcić w tym tygodniu bardziej ciekawszego. Coś będę więcej opowiadała na temat real estate, jak już będę miała możliwość pokazać Wam jakieś mieszkania, to tak na pewno Wam pokażę. W przyszłym tygodniu w niedzielę mam pierwszy open house, czyli mam pierwsze takie pokazanie mieszkania, ale będę asystować, więc ciężko powiedzieć, czy coś dla Was nagram. I to jest mój pierwszy dzień w nieruchomościach, pierwszy dzień na siłowni. Bardzo się cieszę, że jest tutaj siłownia, że mogę skorzystać z siłowni, to jest super, ponieważ jest ona dosłownie parę piętr niżej i trochę byłabym głupia, gdybym nie skorzystała z siłowni, z takiej możliwości. Nawet mają tam golfa, ale już tak nie chciałam za bardzo nagrywać, bo było dosyć sporo ludzi. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Może tak, także no, teraz lepsze światło. I jest o tyle mi ułatwione to, ponieważ już pracowałam wcześniej w nieruchomościach, pracowałam ostatni rok w biurze, że tak powiem, no, prawniczym i mi jest teraz troszeczkę szybciej i łatwiej się z wszystkiego uczyć. Mam taki bardziej problem z moją, z pracoholizmem, bo jestem troszeczkę, mogłabym siebie nazwać troszeczkę pracoholikiem. Ale z drugiej strony będę stara, oni mi mówią, że nie mogę się też wypalić, bo w nieruchomościach jest tak, że można pracować 7 dni w tygodniu od rana do wieczora i to jest właśnie problem. To nie jest taka typowa praca, gdzie przychodzisz od 9 do 5, tylko możesz pracować non-stop, możesz pokazywać apartamenty po godzinach, możesz pokazywać apartamenty weekendami, możesz pracować z domu, także to jest praca, która cały czas daje możliwość pracy, ale też, żeby się nie, że tak powiem, nie wykończyć. Także uciekam już do domu. Dzisiaj chciałam Wam dać taki mini update i do zobaczenia do następnego vlogu. Pa, pa! Tutaj mamy wszystkie nieruchomości wystawione przez naszą firmę. Zobaczcie, jakie śliczne. 1001 Fifth Avenue, wow! Chciałabym zobaczyć takie właśnie apartamenty. Już nie mogę się doczekać tam na górze, jaki piękny. 565 Park Avenue. Pięknie. To jest właśnie budynek. Schodzę windą w dół. Pokażę Wam numer 1. Tutaj zawsze mówi, jaką windę mam wziąć. Biorę windę A6.
jest mój widok z budynku, jak wychodzę. Strasznie mi się podoba, ponieważ jest tak właśnie mega ten znak na środku Madison Avenue, a pomiędzy 57 East i ten duży Fuller Building. Tutaj mamy sklep Fendi i zawsze jak widzę ten żółty sklep, to widzę, o tu moja praca. Od razu rozpoznaję, tutaj mamy Diora, Miu Miu, Chanel. Ja mam właśnie widok na Chanel z mojego biura. Same dobre sklepy, słuchajcie. Nic tylko marzyć.